watch me shut this thing. Po raz ostatni w tym cyklu filmów. Jak pamiętacie, wczoraj był dzień wysokowęglowodanowy, dzisiaj mamy dzień średni. No i właśnie przygotowałem swoje śniadanie. No i co my tu mamy? Po pierwsze, tutaj mamy wodę, 700 ml wody, dlatego taka żółta, bo mamy tutaj dodany magnez w płynie. Oprócz tego moje poranne suplementy, wcześniej wam tego nie pokazywałem, ale mamy tutaj witaminki i CLA. No i przejdźmy do najważniejszej rzeczy, czyli posiłku. Jeżeli chodzi o makroskładniki i produkty, jest to samo co wczoraj na śniadanie. Oprócz tego, że nie ma pieczarek, ale mamy tutaj 4 białka z jajek, 90 g płatków owsianych, zrobiony z tego taki omlecik. Jak wiecie, wczoraj dostałem sosy Wild Farsa, tak więc do smaku dip czekoladowy. Mówię wam, te sosy, jeżeli chodzi o redukcję, są jak Boży nektar. Są błogosławieństwem po prostu. Dobra. No i dip karmelowy. Nie będę tego używał za dużo. Chciałbym, żeby to na jak najdłużej wystarczyło. No i słuchajcie, to by było na tyle. Zapraszam was na kolejny posiłek. Smacznego. Witam was wszystkich ponownie. Dochodzi godzina 9. Kolejny posiłek dzisiejszego dnia. W sumie taki sam jak wczoraj. Jest to również posiłek przedtreningowy. Postanowiłem, że pokażę wam fragment, jak przygotowuję ten posiłek, żebyście też wiedzieli, jak można przygotować owsiankę, nie posiadając w domu mikrofalówki. No bo w poprzednim programie, jak pokazywałem wam, jak robię owsiankę, no to robimy ją w mikro, a nie każdy ma mikro, tak więc tak, no macie gar. Tutaj jak widzicie, gotuje nam się owsiana. Już jest praktycznie zrobiona. No i teraz jak ja dodaję w takim wypadku białka. Bierzemy shaker, w bardzo małej ilości wody rozrabiamy nasze białko i wlewamy całe to białko do naszej owsianeczki. I od razu mieszamy, tak? Na zasadzie jakbyście robili jakiś budyń czy kisiel, coś takiego. Teraz patrzcie, co się dzieje. Działa to na podobnej zasadzie właśnie, jakbyście dodali tutaj, no jakbyście do mleka dodali budyń, tak? Też jeżeli dodacie samo białko proszek, to zrobią wam się też takie te grudki. A tak to tych grudek nie ma, wszystko się fajnie miesza i wówczas przez chwilę to się jeszcze musi chwilę pogotować. Jak widzicie, z racji tego, że dodaliśmy zimnego płynu, no to chwilę to potrzebuje to sobie po prostu chwili, aby zacząć się znowu gotować, ale jak widzicie, zgęstniało nam to dość mocno i to też fajnie wypełnia żołądek. Tak więc tak wygląda przygotowanie owsianki moją metodą w sytuacji, kiedy nie macie mikrofalówki, a w przyszłości pokażę wam również inny sposób przygotowania owsianki, bo mam ich kilka, bardzo podobny do tego, który pokazywałem poprzednio, aczkolwiek jeden drobny szczegół zmienia bardzo wiele, ale to kiedy indziej. Tak więc to by było na tyle na ten posiłek i widzimy się później. Do zobaczyska. Ponownie, już jesteśmy po treningu. Po raz kolejny mamy tutaj owsiankę. Tym razem jest to 60 g białka, treka, wejki, stówki, 100 g płatków owsianych. To niestety będą już wszystkie węgle na dzień dzisiejszy. Tu mamy trochę dipu czekoladowego Wild Farmsa, trochę cynamonu. No i to było na tyle jak na ten posiłek. Tak więc do zobaczenia w pracy. Witajcie ponownie. Znowu jesteśmy u mnie w pracy. Godzina 16. Czas na posiłek. Tak jak mówiłem wcześniej, węgle na dzisiaj się już skończyły. Tak więc znowu mamy tutaj 130 g kurczaka, 100 g kapustki. No i tutaj w pojemniczku przyniosłem sobie dzisiaj trochę sosu Cezar Wild Farmsa do smaku. No i to było na tyle. Do zobaczyska za 2 godziny. Moment w pracy jest zajebisty, no ale zdążyłem w końcu ten filmik zrobić. Jest 18.20, czyli 20 minut spóźnienia z żarciem, no ale chuj trudno. Tutaj mamy 60 g białka, streka, łejki, stówki. Do tego 5 g błonnika kakaowego i
Enzymy trawienne. Tak więc zaraz to zalewam, wypijam i zapierdalam dalej. Do zobaczenia później, trzymajcie się. Ja godzina 20, w końcu w robocie się uspokoiło. Ja pierdolę, jeszcze pamiętam takiego zapierdolu. W każdym bądź razie 100 gram kapuchy, 130 gram kuraka. No i oczywiście sos Cezar, który nam został. I to było na tyle jak na ten posiłek. No i następny za 2 godziny. Pozdro. Słuchajcie, godzina 22, kolacyjka, już na spokojnie. Dzisiaj nie mamy tu zwykłego omleta, mamy tutaj 4 białka z jajek, 1 miarkę odżywki białkowej, wszystko razem zmieszane, wsadzone do mikrofalówy. Powstało coś takiego, fajna sprawa, trochę odmienna. No i mamy oczywiście, jak to w dniu dzisiejszym, Walden Farmsa, syrop karmelowy. To by było na tyle. Mam nadzieję, że podobał Wam się filmik z wszystkich 3 dni. A jutro zrobię film podsumowujący wszystko i odpowiadający na niektóre pytania, które są dość ciekawe. Pozdro. Watch me shut this thing down.